Nie mam pojęcia. Uważam, że jedynym politykiem polskim wielkiej miary, który ma pomysł na Polskę, który ma pewien projekt polski, taki, który chciałby zrealizować, jest Jarosław Kaczyński. Przedtem taki projekt miał jego brat, Lech, i dlatego został zamordowany. Ale to jest zrozumiałe, że to są ludzie, którzy wiedzieli, jaki Polski chcą. I Jarosław Kaczyński też wie teraz, jaki Polski chce. I nawet wie prawdopodobnie, jakimi sposobami można by ten jego projekt wykonać. Nie wiadomo tylko, czy to wykonanie jest możliwe. Natomiast ludzie, którzy rządzą Polską, nie mają żadnego projektu na Polskę. Nie mają żadnego pomysłu, który by mówił, jak Polska miałaby wyglądać. Oni tylko chcą rządzić. Nic więcej. Chcą mieć wszystkie przyjemności, jakie, tak to rozumiem, jakie podobno można mieć z tego, że się rządzi. Mnie te przyjemności są nieznane, bo chęć rządzenia jest w moim przekonaniu uwarunkowana genetycznie. Ktoś się rodzi z takim pragnieniem, albo ktoś się rodzi bez tego pragnienia. Ja się urodziłem bez niego. Nigdy nie chciałbym niczym rządzić. No może moimi kotami, ale one też są jednak stworami wolnymi i robią właściwie co chcą pod moim takim protekcyjnym okiem tylko. Natomiast wiem, że są ludzie, którzy chcą rządzić i którzy czerpią z tego ogromne satysfakcje. Nie wiem dlaczego. Tacy ludzie rządzą teraz w Polsce. Z tego dla Polski nic dobrego nie może wyniknąć. Ponieważ w tej ciemności, o której mówiłem na początku, w której jesteśmy, co do przyszłych losów Polski i co do najbliższych nawet losów Polski, koniecznie potrzebne jest światło bijące z tego projektu, czego chcemy. To znaczy, konieczne jest znów postawienie tego pytania, w jaki sposób Polacy mają się wybić na niepodległość. Co zrobić w tym celu? Otóż to pytanie w oficjalnym życiu politycznym w ogóle się nie pojawi, ponieważ zakłada się, że Polacy, będąc częścią tej całości, mogą chcieć być Polakami, mogą nie chcieć być Polakami, ale w ogóle nie stoi przed nimi taki problem jakiś, czy być, czy nie być. Wystarczy, że są w tej całości, w której zarządcy poszczególnych marchii, używając terminologii karolińskiej, mogą sobie miło i spokojnie rządzić.